Dzisiaj jesteśmy w specjalnym miejscu na mapie Włocławka, a zaraz się przekonacie jakim. Witam panią Ewę Wawrzyńską, która jest dzisiaj moim gościem na pięknej zielonej kanapie. Pani Ewo. Rzeczywiście. Pani optymistyczna. Ewo, mi się osobiście bardzo podoba. I wygodna. Pani Ewo, wygodna dla Waszych gości, bo niedługo będziecie mieli gości. Gdzie my jesteśmy? Pani zdradzi tą tajemnicę. Jesteśmy we Włocławku, na ulicy Świętego Antoniego, 37. Jest to piękny dworek, więc nie ma się co dziwić, że nazwaliśmy to miejsce dworkiem seniora Antoninek. Ja mam skojarzenia, chyba większość z nas ma takie skojarzenia, że święty Antoni to jest ten, który pozwala odnaleźć rzeczy zagubione. Już Ordonka nawet przecież śpiewała: święty Antoni, zgubiłam serce pod miedzą, a ja mam nadzieję, że nasi goście, tak bym ich nazywała, którzy będą odwiedzać nasz dworek, odnajdą tu spokój, miłą atmosferę i przyjaciół, że będziemy się mogli tu wspólnie spotykać. I dobrze bawić. I dobrze bawić. No właśnie, pani Ewo, pani mi powie jedną rzecz, bo nazwa Antoninek pochodzi od ulicy Świętego Antoniego, jesteśmy w centrum, klub jest skierowany do osób starszych. No i właśnie z myślą o kim on powstał? Tylko o osobach starszych? Myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o osoby, które nie zawsze zakończyły swoją, powiedzmy już, pracę zawodową. Albo poszły na wcześniejszą emeryturę i jeszcze gdzieś coś robią, albo po prostu są na emeryturze, siedzą w domu i nie potrafią znaleźć czy mieć jakiegoś pomysłu na życie. A my byśmy chcieli, żeby tutaj przychodzili ludzie, którzy chcą chcieć. To znaczy chcą jeszcze czegoś od życia. Że nie siedzę na kanapie i właściwie to... Czyli już... wy macie ten pomysł na życie dla tych osób, które mają trochę więcej wolnego czasu, bo już tak, w swoim życiu mamy, bo mamy to w ofercie. To jest... No właśnie, to co jest w ofercie, pani Ewo? Trudno wymienić wszystko. Powiedzmy o tych najważniejszych rzeczach, bo ja widzę tutaj waszą ulotkę i rzeczywiście to jest bardzo bogata oferta. Co takiego najważniejszego by pani... Czy mogę Może przedstawić coś takiego. To są propozycje, to jest tylko projekt. Jeśli nasi goście po spotkaniu z nami, po wypełnieniu takiej ankiety, którą przygotowałam dla gości, będziemy wiedzieć, czego oni oczekują, my jesteśmy gotowi... Czyli jesteście otwarci dla waszych gości. Elastycznie oczywiście. I na przykład w poniedziałek planuję zajęcia plastyczne. Będę je prowadziła, ale to będzie dotyczyło i rysunku, i malowania, i lepienia, i quillingu. Jeśli ktoś nie wie, to jest nawijanie na patyczki, na specjalną igłę cienkich papierków, paseczków, z których się potem robi piękne kartki, wzory. Naprawdę cudowne rzeczy. Jest też technika decoupage, kiedy się wyrywa serwetki i nakleja na szkło, na drewno. Jest to przecudowna sprawa, człowiek się wycisza, jest taki zrelaksowany. Możemy wykonywać też okolicznościowe kompozycje z kwiatów sztucznych i prawdziwych. Pochwalę się. 2 lata temu właśnie nie wiedziałam, co by tu jeszcze wymyśleć dla siebie i w jednym tutaj jest jedna firma, która organizuje szkolenia, douczanie i tak dalej. Wybrałam sobie florystykę, chodziłam na zajęcia z florystyki, poszłam za ciosem, zrobiłam egzamin państwowy i właściwie jestem dumna, bo mogę
otwierać kwiaciarnię w całej Europie. Czyli ma Pani podstawy również do tego, żeby szkolić starszych, starsze osoby? Dokładnie. I to mam właśnie tutaj w naszych planach kompozycje, powiedzmy stroiki na stół świąteczny, czy też na groby. No takie są sytuacje. We wtorek zajęcia z choreografii, improwizacje taneczne, krótkie scenki na wybrany temat. W mojej pracy zawodowej właściwie 40 lat pracuję. Między innymi pracowałam w przedszkolach prywatnych, gdzie tworzyłam z dziećmi sztuki teatralne. Stare rzeczy, powiedzmy Smoka Wawelskiego. Unowocześniałam treści. Żeby każdy z dzieci miało swoją rolę i powstawały przecudowne sztuki teatralne, które wystawialiśmy dla rodziców, a tutaj myślę odwrotnie. Zróbmy teatrzyk Smoka Wawelskiego, czy 12 mim o 12 miesiącach legendę i zaprośmy dzieci, które mamy tutaj na naszej liście takich naszych sprzymierzeńców, żebyśmy integrowali środowisko, że maluchy do nas, my moglibyśmy iść do maluchów z naszymi przedstawieniami. W środę. W środę mamy zaplanowane cały czas, mówię, to są projekty, wycieczki, spacery. Wtedy byśmy zapraszali wolontariuszy, zamawialibyśmy busa i jechalibyśmy. Dzisiaj taki piękny dzień, pierwszy dzień jesieni, aż się chciałoby pojechać z grupą naszych gości do lasu. Na godzinkę, na dwie. Często ludzie siedzą w domu. No nie mają też możliwości, a nie jednak ma... wy tą możliwość zapewniacie, prawda? Tak. Zaprosimy wolontariuszy i wspólnie, nawet gdyby ktoś był niepełnosprawny, jeździłby wózkiem, nie ma problemu. My na taką wycieczkę, czy do parku, czy do lasu zabierzemy. W czwartek konkursy tematyczne. Ludzie mają tyle umiejętności, a czasami nie są świadomi, że mają zdolności, że mają umiejętności, że potrafią tworzyć piękne rysunki, czy jakieś krótkie opowiadania. No widzę, tutaj wypisałam konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie, no i oczywiście jakieś zabawy, tak, kalambury, warcaby, szachy. W piątek muzykoterapia. To jest tak potrzebne. Czynna i bierna, a więc śpiewanie. Ja śpiewałam w chórach, mam dużo tekstów. Jak przychodzą zainteresowani tutaj na rozmowy takie początkowe, to zawsze pytam, czy może pani gra na jakimś instrumencie? Usłyszałam, że jedna z pań gra na gitarze, co mnie bardzo ucieszyło. Ja śpiewam, pani gra, stworzymy zespół, oczywiście nie tylko my dwie. I może być też całkiem ciekawie. No i tu jest muzykowanie, słuchanie muzyki z domowej płytoteki. To takie krótkie, prawda? Pani Ewo, takie krótkie, ale powiem szczerze, że zaczęłam się zastanawiać. Nie, broń Boże. Ja myślę, że jeszcze zaraz będziemy dalej przechodzić do tematu, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały dokładnie o tym, jaką ofertę macie chociażby zamieszczoną w waszych ulotkach. Ale zaczęłam się zastanawiać i tak mi się wydaje, że nie ma takiego drugiego miejsca na mapie Włocławka. Jest takie drugie miejsce? Nie. Chyba nie kojarzę, powiem szczerze. Nie. I myślę, że to jest świetne miejsce dla osób starszych, które mogłyby przyjść i w ciągu tygodnia, wtedy kiedy nie ma ich dzieci w domu bądź czują się samotne, spędzić ten czas w fajnym towarzystwie, robiąc fajne rzeczy, prawda? Marzy mi się o to, żeby to miejsce, ten dom... No ma taki swój klimat. Jak ja weszłam w styczniu, dokładnie 20 stycznia, pierwszy raz z panem Piotrem się spotkałam, weszłam, kiedy dom był zupełnie pusty, tylko cztery ściany, to wtedy pomyślałam i powiedziałam głośno, to ten dom ma duszę. Ma, czuć to. Ten dom ma duszę, ten dom ma charakter i nie wyobrażam sobie plastikowych tutaj krzesełek i fotelików. To miały być te meble, które no tu pan Piotr już
sam wymyślił, sam przywoził prawie na własnych plecach. Wszystko było montowane, że aż się chce tu być. Czuć to, rzeczywiście. Mhm. Wystrój jest przepiękny, dworkowy. Dworkowy. I myślę, że każdemu będzie odpowiadał. Panie Ewo, bo fajne rzeczy macie zapisane w ofercie i ja też chciałam o tym, żebyśmy wspomniały. Ma Pani tą zieloną uloteczkę? Tak. Ja tutaj mam napisane, że poczucie bezpieczeństwa i miła rodzinna atmosfera, to przed chwilą o tym rozmawialiśmy, towarzystwo i kontakt z rówieśnikami, profesjonalną opiekę, wsparcie w pokonywaniu życiowych trudności i ograniczeń, stylowe wnętrze i wyposażenie, czyli wszystko to, co jest napisane w ofercie, przed chwilą o tym rozmawiałyśmy. Wyżywienie, ciepłe, zimne napoje, przekąski, dwudaniowy obiad. No właśnie powiedzmy o tym, bo to jest chyba bardzo ważne. Rozmawialiśmy, jak zadowolić naszych gości i dochodzimy do wniosku, że skoro mamy w planach, że zapraszamy gości od 7:30 do 9:00, to zakładamy, że ludzie zjedzą śniadanie w domu i spokojnie, czy przyjadą sami, czy rodzina przywiezie ich na tą godzinę 9:00, czyli będą po śniadaniu. W tym czasie właśnie proponowałam, żeby można było sobie poplotkować, czekając na resztę gości, czy mandale mamy, czy prasa by była. I tutaj ja wchodzę w ten plan dnia, ale to po prostu tak wynika, że o 9:15, no nieco do minuty, chcielibyśmy zrobić taką delikatną gimnastykę, żebyśmy się rozruszali, żeby nam i głowa, i ręce, i dłonie, które będą potem potrzebne do naszych prac, no też wykonały jakieś ćwiczenia. O 10:00 planujemy zajęcia tematyczne zgodnie z tym harmonogramem, którym wcześniej podałam, do za 15:00 pierwsza. Potem planujemy obiad, ale oczywiście to nie będzie co do minuty. Mamy catering, nie wiem, czy mogę powiedzieć, kto nam będzie służył, sami tam chodzimy, do Berniego na Chopina. Wstępne ustalenia już są zrobione. Okazało się, że będą nam przywozili w termosach, że nawet gdybyśmy pojechali do lasu i ta wycieczka nam się przedłuży, to posiłek będzie ciepły. Posiłek będzie czekał na nas ciepły. Zupa, drugie danie, a potem, no oczywiście kompot jakiś, coś do picia. No i o 15:00 planujemy podwieczorek. Będzie to przeważnie ciasto czy jakieś owoce. Mamy aneks kuchenny z piekarnikiem. Sami będziecie też piec? Jak się uprzemy, to co nam dla paru tych osób? Bardzo chętnie zrobimy ciasto. Będziemy mieli swoje własne. Na pewno będziemy też, gdy ktoś będzie miał urodziny, no to będziemy uroczyście wtedy obchodzić ten dzień jubilata, czy też i jakaś inna okazja, czyli właśnie czy Wielkanoc, czy to by była, byłyby święta Bożego Narodzenia, no to oczywiście zrozumiałe, że takie dni będziemy organizować. Panie Ewo, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z Waszej oferty? Oczywiście. Budynek jest przystosowany. A płatność kartą? Bo to też myślę jest ważna informacja dla dzieci, które chciałyby opłacać. Tak. Można przychodzić z kartą, można opłacać, nie ma problemu. Jaki jest koszt takiego dziennego pobytu u Państwa? Koszt w tej chwili 80 zł. Przepraszam, godziny. Tak, czyli od 7:30 do 16:00 z posiłkami. Jeśli ktoś wykupi abonament, to płaci 70 zł. 70 zł za dzień z możliwością korzystania u Państwa, również z posiłków, tak? Pani Ewo, wiem, że też będziecie organizowali kursy i szkolenia. Co planujecie w tych kursach i szkoleniach? Te kursy i szkolenia, no to będzie przygotowana, inaczej, nie przygotowana, bo jest.
Ja to nazywam częścią warsztatową, czyli ta część, gdzie stoją te piękne stoły, krzesła, to będzie wypożyczenie sali dla zainteresowanych. Może ktoś przyjdzie i będzie chciał jakieś szkolenie dla swoich, nie wiem, pracowników robić. Tam są w tej chwili, mamy i telewizor, i ekran. No właśnie widzę, że jest informacja na waszej ulotce podana, że projektor multimedialny z ekranem, tak. Duża tablica magnetyczna, suchość realna, zestaw kina domowego z telewizorem, tak, serwiskowym. Tak, to jest do dyspozycji. Czyli to jest taka dodatkowa oferta oczywiście dla pozostałych klientów. Tam jest aneks kuchenny, więc jeśli ktoś życzyłby sobie, że w tym czasie, w czasie właśnie tego szkolenia, powiedzmy, kawę serwować swoim gościom, nie ma problemu. Będzie można coś takiego zrobić. Oferta przewiduje jeszcze koncerty? Oj, to jest nasze marzenie. To jest nasze marzenie, nie tylko koncerty, ale i spektakle teatralne. Wstępnie, zanim doszło do tego momentu, kiedy się wszystko zatrzymało przez pandemię, mieliśmy wstępne rozmowy z dyrektorem szkoły muzycznej. No ale właśnie to był już taki moment, że pan dyrektor mi powiedział, proszę poczekać, zobaczmy, co się będzie działo, a potem działo się tylko gorzej. Ale myślimy, że będzie lepiej, prawda? I zaczynamy wszystko od początku, chcielibyśmy z powrotem wrócić do tej rozmowy, kiedy proponowaliśmy, czy dzieci mogłyby przyjeżdżać do nas ze swoimi koncertami, czy... jakby to wszystko wyglądało. Mam też kontakt z panią dyrektor szkoły, przepraszam, szukam, gdzie ja, szkoła Modzerowo tam jest, muszę do tej mojej ściągi, Stowarzyszenie Szkół Katolickich Modzerowo. Tam są klasy integracyjne. A ponieważ no, miałam okazję współpracować z dziećmi z tych klas, rozmawiałam z panią dyrektor i oni mają w tej szkole chór. Śpiewają. I pytałam, czy zgodziłaby się, żeby dzieciaki przyjeżdżały. Oczywiście ona bardzo chętnie. Mój uczeń cały szczęśliwy prawie, że pytał, czy już jutro. No ale potem wszystko znowu z tą pandemią i mamy nadzieję, że wrócimy do tematu. Pani Ewo, kiedy ruszacie? Już ruszyli. Kiedy pierwszych gości? Otworzyliśmy 15. Całym sercem wszystkich zapraszamy. A jakby ktoś chciał się do was dostać, przyjść do was, to co musi zrobić? Zadzwonić. Informacja? Jest na plakatach. I plakaty są przed budynkiem, powieszone, prawda, też takie banery reklamowe. Będzie niedługo reklama oświetlona tutaj przy wejściu. Ale numer wasz można też znaleźć na waszej stronie. Na Facebooku. www.seniorwoclaw.pl oraz na waszym fanpage'u na Facebooku, prawda? Tak jest. Dworek Antoninek. Tak. Pod takim hasłem trzeba szukać, prawda? Tak, tak. Czyli każdy chętny, który chce się dostać do was i przyjść skorzystać z waszej oferty. Oczywiście. No i są numery telefonu stacjonarne i komórkowe do pana Piotra i do mnie. To są nasze służbowe numery, także nie ma problemu. Można, no a ja oprócz tego, tak jak napisałam na tych pierwszych plakatach, jeszcze raz informuję, że każdego dnia od godziny 15 do 18 siedzę na miękkiej kanapie i czekam na gości. No i w sobotę od 10 do 12 również tutaj jestem. Drzwi otwarte, bramka otwarta. Proszę przychodzić, rozmawiamy, informuję i zapraszam serdecznie. Śmiało mogę powiedzieć, że na mapie Włocławka takiego miejsca jeszcze nie było. Dobrze, że ono już jest. Dobrze, że wszyscy ci, którzy spędzają samotnie
dnie, prawda, Pani Ewo, będą mogli się tutaj zjawić, będą mogli skorzystać z jakże bogatej oferty, która została przygotowana przez Panią Ewę. Na pewno zauważyliście, że Pani Ewa to osoba pełna pasji. No i tak. Myślę, że to zaraz będzie widać na zdjęciach, które Wam zaprezentujemy, które będą pokazywały prace wykonane przez Panią Ewę, które oczywiście osoby starsze, seniorzy, emeryci i wszyscy ci, którzy mają sporo wolnego czasu i chcieli go by w fajnym gronie spędzić, będą mogli wykonać. Oczywiście. Myślę, że jeszcze będzie dużo innych możliwości i że sami goście podpowiedzą: Panie Ewo, a może byśmy dzisiaj zrobili to? A może byśmy zrobili to? Proszę bardzo. Jesteście otwarci. Jesteśmy otwarci. Dosłownie. Drzwi otwarte, bramka otwarta i my z propozycjami wszelkimi. Wszystkich seniorów, którzy spędzają samotnie czas, ich dzieci, które chcą, aby seniorzy, rodzice spędzali ten czas w sposób bardzo produktywny, przyjemny. Zapraszamy do klubu seniora Dworek Antoninek przy ulicy Świętego Antoniego 37 we Włocławku, w samym centrum miasta. Przystanek bardzo blisko. Dokładnie. Parking. Parking bardzo blisko. Niedługo będzie wspaniały ogród, o którym już Pani Ewa mi wspominała przed wywiadem. Także na wiosnę będzie co podziwiać dodatkowo. Oj, mam nadzieję, że będzie pięknie. A jak Państwo przyjdziecie w te piękne pomieszczenia, to na pewno zachwycicie się tak jak ja, bo czuć atmosferę budynku. Dziękuję uprzejmie Pani Ewo. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Moim gościem była Pani Ewa Wawrzyńska z klubu seniora Dworek Antoninek. Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani Ewo, dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję.